poeta, wykładowca akademicki, wychowawca kilku pokoleń humanistów, polonistów, ojciec trójga dzieci, zakochany w swojej żonie, tak naprawdę. I ojciec wielu książek dotyczących historii, literatury i krytyki literackiej. Już niedługo, bo w marcu, a dokładnie 29 marca, godzina 18, tu w Bibliotece Głównej przy Targu Rakowym w czytelni spotkamy się z panem profesorem. Skupimy się głównie na trzech ostatnich książkach pana profesora. Jestem znacznie bliżej. Czułość i ślad o tym, co kto pokochał. Wiersze rybnieńskie. Bardzo serdecznie Państwa wspólnie zapraszamy.